Proszę posłuchać. W jaki sposób można zachęcić przedsiębiorców, szczególnie młodych, do inwestowania na terenie gminy? Czego według panów brakuje w gminie, w co należałoby zainwestować? Pierwsze odpowie pan Grzegorz Gryb. Proszę państwa, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, no to temat jest dosyć trudny. Na terenie gminy Lyski my jako urząd, jako gmina Lyski posiadamy kilka jeszcze hektarów terenów przemysłowych, które chcemy, nie będę ukrywał, spieniężyć, a więc po prostu sprzedać. Dwukrotnie żeśmy przeprowadzili przetargi, na bazie których chcieliśmy między innymi raz, że spieniężyć te grunty, dwa, zachęcić do inwestowania na terenie gminy Lyski. Ale położenie gminy Lyski nie jest najciekawsze pod względem zakładania firm. Nie będę ukrywał, że w Lyskach mamy przedsiębiorcę, który wykupił hektar gruntu, potem oczywiście z gminy go wykupił, potem dokupił jeszcze około 40 arów od prywatnych właścicieli, przygotował dokumentację na zakład przeróbki kamienia i proszę państwa, od 3 lat nie inwestuje. I teraz wystarczy spojrzeć, co się dzieje w naszej gminie. W naszej gminie praktycznie na dzień dzisiejszy jest stagnacja, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości związanych z działalnością. Kiedyś udało nam się tutaj zlokalizować firmę Klazem, udało nam się wprowadzić linię 400 KV, a więc to jest linia Dobrzeń-Opole. Nie będę ukrywał, że to są główne podatki, jakie w naszej gminie są płacone, bo wystarczy tylko spojrzeć. My jako obywatele, a więc osoby fizyczne, płacimy w granicach 1 200 000 złotych rocznie tego podatku. Jeżeli chodzi o osoby prawne, tych podatków jest 2 700 000. I myślę, że nowa rada, bo poprzedniej tej, która ustąpiła Radzie, nie udało nam się tego tematu podjąć. Nie będę ukrywał, że klub opozycyjny do mojej frakcji był przeciwny wprowadzeniu ulg dla przedsiębiorców, którzy inwestują na terenie naszej gminy, chociaż mieliśmy kiedyś taką uchwałę. Myślę, że jedynym rozwiązaniem dla pobudzenia przedsiębiorczości jest przede wszystkim wprowadzenie ulg dla tych, którzy duże środki u nas zainwestują, a dwa, no niestety, ale sieć dróg, jeśli nam się nie poprawi, a więc jeśli na przykład przelotowość drogi Racibórz-Pszczyna tutaj nie zostanie poprawiona, wiadomo, że przez Rybnik od strony Żor, od strony Jastrzębia jest bardzo trudno do nas dojechać. Trochę nam się sytuacja polepszyła, jeżeli chodzi o węzeł Gliwicki, bo auto od autostrady. Szanowni Państwo, może ja zacznę od tego, na czym skończył mój przedmówca, czyli autostrady. No niestety nie jesteśmy na trasie żadnej szybkiej przelotowej, nie mamy blisko autostrad, także te tereny największe inwestycyjne no po prostu nie przebiegają przez nasz teren. My możemy jednak korzystać z takiego kapitału, który dała nam i przyroda, i dała nam ukształtowanie tego terenu, a także to, że leżymy pomiędzy dużymi miastami. Co tu mówić, mamy Racibórz, mamy mniejsze Rzutowy, mamy bardzo duży Rybnik, niedaleko mamy Gliwice. Niedaleko też przecinają się autostrady A1, A4, a tereny inwestycyjne, można powiedzieć inaczej, bo przedsiębiorcy, młodzi przedsiębiorcy, którzy chcieliby zainwestować, oni zwykle nie są dużymi przedsiębiorcami. Oni potrzebują jakiegoś początku. Potrzebują, żeby być może podać im, czy ułatwić im prowadzenie tej działalności poprzez podanie albo miejsca, albo terenu, gdzie mógłby zacząć swoją działalność, obojętnie jaką. Do tej swojej działalności, załóżmy, jeżeli chodzi o usługową czy produkcyjną, potrzebuje też klientów. Klientów może dostać z nas wszystkich, a także może dostać z ludzi, którzy mogą tutaj zamieszkać. I już mówię tutaj o otwieraniu terenów pod budownictwo jednorodzinne, pod budownictwo mieszkalne, po to, aby gmina miała więcej podatków, więcej ludzi, przyciągała, była bardziej atrakcyjna. Ku tej atrakcyjności inwestycyjnej, ku temu, żeby młody przedsiębiorca mógł tutaj rozwijać swój biznes, czy w jaki sposób go rozpoczynać, także istotne jest, aby ludzie mogli nie tylko po drogach, które każdy by sobie życzył, żeby były
lepsze, szersze, można po nich szybciej jeździć, ale także, żeby była rozwinięta i to w sposób godny i dobry komunikacja publiczna. To jest osobne zagadnienie, które my się nie będziemy teraz podejrzewam zajmowali. Natomiast to są wszystkie czynniki, które powodują, że żeby gmina była atrakcyjna inwestycyjnie dla młodego człowieka, czy dla przedsiębiorcy, który stara się swój biznes rozwijać, naprawdę istotnych jest wiele czynników. Także jest istotne pewnego rodzaju na początku prowadzenia działalności ulgi, o których tutaj mój przedmówca wspominał. Ale ja stoję na stanowisku, że najpierw trzeba skrupulatnie zaplanować, jeżeli chodzi o teren inwestycyjny, go uzbroić, a potem odpowiednio, Szanowni Państwo, wypromować. Jeżeli ktoś ma nas poznać, to musi wiedzieć, kim my jesteśmy, gdzie jesteśmy i co mu oferujemy.